czasie spotkania sala Urzędu Stanu Cywilnego była pełna. Przedsiębiorcy, oprócz wykładów, w czasie których uzyskali informacje na temat pożyczek na rozwój działalności, mieli możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji na temat indywidualnego wsparcia rozwoju własnej firmy. Wiemy z różnych źródeł, także od przedsiębiorców, że w tej chwili cierpią oni na niedobór środków finansowych, aby rozwijać swoje przedsiębiorstwa. Stąd też pomysł nas pokazania może tańszych do pozyskania, a także w konsekwencji w kosztach późniejszych, środków, które może pozyskać przedsiębiorca z innych źródeł niż oferują banki w tym czasie. Duże zainteresowanie przedsiębiorców projektem wynika z chęci rozwoju działalności. Tego typu spotkania mają im to ułatwić. Postanowiliśmy ekspertów z tych wszystkich dziedzin zebrać w jednym miejscu i żeby podczas jednego dłuższego spotkania mogli podzielić się swoimi spostrzeżeniami i swoją wiedzą z przedsiębiorcami, a wierzymy, że w czasie, gdy właśnie dużo się słyszy o kryzysie, o tym, że są problemy w funkcjonowaniu przedsiębiorstw, takie spotkanie da odpowiedź na wiele pytań przedsiębiorcom i będzie takim bankiem wiedzy, gdzie właśnie w jednym miejscu będzie można się dowiedzieć wprost, gdzie się starać o fundusze, jakie są warunki ich przyznania i tak naprawdę na co można liczyć. Nie wyklucza się kolejnych tego typu wykładów. Jeśli będzie taka konieczność, taka potrzeba, to nie ma takich przeszkód, żebyśmy nie mogli tego zorganizować jeszcze raz.